Właśnie zaczynamy. Dzień dobry. Dzisiaj jest szczególny dzień, Dzień Świętego Mikołaja. Na tą okazję przygotowałam książkę. To są listy pełne marzeń Magdaleny Witkiewicz. Jest to bardzo, bardzo ciepła książka. Książka, która jest dowcipna, która ma w sobie mnóstwo uroku. Są sceny bardzo wzruszające i naprawdę świetnie ją się czyta, zwłaszcza w tym okresie świąteczno-noworocznym. Książka. A ty lubisz bardzo święta? Bardzo lubię święta. No i właśnie, to jest istotne. Tak. I książka jest podzielona na rozdziały i rozdziały są przedstawione w ten sposób, że jest jeden rozdział, gdzie jest list dziecka napisany do świętego Mikołaja i potem jest rozdział, dzieje się z panią Marylą Jędrzejewską, jej życie, wspomnienia, różne lata i tak dalej. Pani Maryla ma w dzisiejszych czasach około 70 i to są właśnie moje klimaty, moja rówieśniczka. I osoba, która po prostu przez całe życie starała się pomagać dzieciom, a zaczęło się od tego, że pracowała na poczcie i przychodziły listy do Mikołaja wysyłane przez dzieci. Ona te listy przejmowała i czytała i starała się na te listy w jakiś sposób reagować. Gdzie mogła, to tym dzieciom pomagała. Czyli stała się sama świętym Mikołajem. Stała się świętym Mikołajem. I książka jest właśnie tego typu, że ona po prostu to, co mogła, to zrobiła. Komuś załatwiła pianino, inne dziecko, które bardzo chciało się uczyć, załatwiała korepetycje. W każdym bądź razie na swój sposób to wszystko tutaj pomagała dzieciom i nimi się zajmowała. A jak ktoś chciał karabinu? Karabinu nie było, a poza tym później miała taką ilość listów, że sortowała te listy. Zresztą jest jeszcze bardzo ciekawe, bo zaczynała to w latach 70. i na przykład te marzenia dzieci są bardzo interesujące. Były w latach 70. dziecko chciało piórnik, w latach 80. to już powiedzmy chciało jakiś tam komputer, ale jeszcze taki w zasadzie. No, taki jaki wtedy był. Taki wtedy był. A szokiem dla niej w tej chwili, gdzie to dalej działa, są marzenia dzieci. Że pisze dziewczynka list w 2019 roku do Mikołaja, wrzuca 4 linki i pisze: Święty Mikołaju, wybierz mi coś, nie muszą być wszystkie 4, ale coś z tego. No, XXI wiek zobowiązuje Mikołaja. Tak. I ciekawostką tutaj jest jeszcze fakt, że pani, która robiła to wszystko przez tyle lat, bo od lat 70. książka jest wydana w 2020 roku, czyli współcześnie, a kończy się Wigilią 2019 roku. Mhm. I miała układy z listonoszami, którzy jej przynosili, później te dzieci się rozproszyły, którym pomogła po całej Polsce, nawet po świecie, miała z nimi wielki kontakt, przez te dzieci próbowała załatwić już jakieś spełnienie marzeń następnym dzieciom i w 2019 roku weszło RODO i pani dostała wezwanie z prokuratury, dlatego, że zrobiła się w cudzysłowie hakerem, bo jak już nie listów dzieci mało pisały, to po prostu spróbowała wyciągać z poczty mailowej to, co dzieci pisały mailami. No dobrze, ale na jakiego maila one pisały? Do Laponii.
Okej, okay. To one same wymyśliły tego maila, ona go skakowała? Ona skakowała go przez swojego podopiecznego byłego, który był superkomputerowcem, dlatego że wtedy, kiedy on bardzo chciał mieć komputer i on był naprawdę bardzo zdolnym w tej dziedzinie. To ona mu załatwiła komputer. To ona, a rodzice powiedzieli, co ty z komputerem, gdzie to i tak dalej. I ona potrafiła tak zorganizować, że on wtedy dostał komputer, mało tego jeszcze miał wsparcie ojca z tam koleżanki, który był już wtedy takim zaawansowanym informatykiem i wyrósł na naprawdę zdolnego i dobrze prosperującego informatyka. No i jego poprosiła, żeby on jej to, nie pisze tutaj w jaki sposób, zresztą to jest mało ważne. Ważne, że mogła te listy ściągać przez tyle lat, a powiedzmy w 2019 roku prokuratura ją ściągnęła. Jak to się odbyło i jak to wyglądało i jaki jest koniec, zakończenie tej prokuratury, która z RODO do niej wystąpiła, no to sobie w książce przeczytacie. Niemniej jednak polecam bardzo ten wesoły klimat, dużo dowcipu, dużo naprawdę takich wzruszających scen. A ja się boję właśnie, że ta książka jest wzruszająca. Nie tylko. Właśnie jest bardzo dowcipna. Nie cierpię się wzruszać. Ale czasem warto się wzruszyć. I co mnie tylko tak uderzyło, jeśli chodzi o panią Magdalenę, która tą książkę napisała, cały czas o pani Maryli piszą. Staruszka. Dobrze nie, że jest starowinka. No. W dzisiejszych czasach pani, która ma 70 lat, to wcale nie jest staruszka, to jest kobieta w kwiecie wieku. A przypomina mi się historia mojej cioci Tereski, która mając 60 lat przeczytała w Kurierze Szczecińskim. Na przejściu dla pieszych została potrącona staruszka 60-letnia. Od tego czasu ciocia Tereska nigdy nie kupiła kuriera. Okej, okay, rozumiem. A co ty masz do opowiedzenia jeszcze o świętych Mikołajach? Bo z tego co wiem, to przynajmniej paru znasz. Tak. Ponieważ ja pół życia swojego fotografowałam, więc cały okres świąteczno-noworoczny miałam do czynienia w przedszkolach, szkołach i na różnych imprezach z Mikołajami. Pochodzę, że tak powiem, z rodziny Mikołaji w cudzysłowie. Mój ojciec, a twój dziadek, był zawodowym Mikołajem, świetnym Mikołajem. Z wielkim sentymentem wspominam Kazia z Mikołaja, który już od sierpnia hodował brodę i był takim typowym Mikołajem. Grał, śpiewał, potrafił zajrzeć dziecku w oczy i powiedzieć wszystko o tym dziecku. I naprawdę był takim ciepłym i miłym człowiekiem, takim prawdziwym Mikołajem. A w tej chwili rolę Mikołaja przejął mój bratanek Mareczek i kontynuuje rodzinne tradycje. Także ja się wychowałam, jeśli przed Mikołajem. I na po prostu na Mikołajach, że tak powiem, miałam wiele, wiele do czynienia. I u nas zawsze w domu bardziej był obchodzony dzień 6 grudnia jako Mikołajki i prezenty były właśnie na 6 grudnia. I mam dla ciebie taki drobiazg, coś słodkiego, nie za dużo. Dziękuję bardzo, wiesz, że nie powinienem. No ale w takim razie ja się wymienię. Dzięki, mój ulubiony piesek jeszcze Mikołaj. I Mikołaj. Do siebie bliżej. Jeszcze do siebie. O, teraz widać. Widać mojego pieska Mikołajka. Dziękuję bardzo. No i dobrze. I co? No i życzymy wszystkim dużo, dużo prezentów od Mikołaja w dniu dzisiejszym. I na święta również. Wszystkiego najlepszego.
Również. Dziękuję.